Bartek Gębusia, witam w poniedziałek, zapraszam na Telefakty. Znaleziono ciało 20-latka. Policjanci na miejscu wykonali szereg czynności, m.in. ustalili tożsamość mężczyzny. Koronawirus w ZUS-ie. Nowe przypadki zakażeń w powiecie ostrowieckim. W ostrowieckim inspektoracie przyjmowanie klientów od 20 lipca odbywa się z wyłączeniem strefy bezpośredniej obsługi. Mija 98 lat od odkrycia kopalni na Krzemionkach. Kiedy Krzemionki są wpisane na listę UNESCO, no przychodzi takie oświecenie, że to musi być coś bardzo ważnego. Do tragicznego zdarzenia doszło w Ostrowcu Świętokrzyskim na łąkach za Kościołem Miłosierdzia Bożego. Jedna z mieszkanek, spacerując z psem w niedzielne do południe, znalazła ciało młodego mężczyzny. Wczoraj w miejscu, gdzie odnaleziono zwłoki 20-letniego mieszkańca Ostrowca Świętokrzyskiego, policja pod nadzorem prokuratora z udziałem biegłego sądowego przeprowadzili czynności procesowe. Policjanci na miejscu wykonali szereg czynności, m.in. ustalili tożsamość mężczyzny. Okazał się nim 20-letni mieszkaniec naszego miasta. Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do sekcji. Dziś sprawę zarejestrowano w ostrowieckiej prokuraturze. Jest ono prowadzone w sprawie o przestępstwo określone w artykule 156 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 156 paragraf 3 kodeksu karnego, to jest spowodowania pokrzywdzonemu obrażeń ciała skutkujących chorobą realnie zagrażającą życiu, w wyniku czego poniósł on śmierć. W toku prowadzonego postępowania policjanci z Ostrowca w tej sprawie zatrzymali 3 osoby w wieku od 21 do 25 lat. Z uzyskanych informacji wiemy, że sekcja zwłok 20-latka zlecona była na dziś na godzinę 16, zatem więcej szczegółów będziemy znali po uzyskaniu jej wyników. W inspektoracie ZUS-u w Ostrowcu Świętokrzyskim stwierdzono zakażenie koronawirusem u jednego z pracowników. Placówka ograniczyła przyjmowanie petentów. W ostrowieckim inspektoracie przyjmowanie klientów od 20 lipca odbywa się z wyłączeniem strefy bezpośredniej obsługi. Ma to związek z tym, iż u jednego z pracowników, który przebywał na kwarantannie, potwierdzono dodatni wynik na COVID-19. Przyjmowanie dokumentów i wniosków jest możliwe, tak jak już to kiedyś mieliśmy, poprzez składanie ich do specjalnie przygotowanych skrzynek. Oddzielnie przyjmują dokumenty dotyczące zasiłków, emerytura, oddzielnie dotyczące tarczy antykryzysowej. Pamiętajmy, że złożone dokumenty są rejestrowane i przekazywane są do odpowiednich wydziałów. Inspektorat pracuje normalnie, nie ma żadnego zagrożenia, czy to z wypłatą świadczeń, zasiłków, czy również emerytur. Niestety w powiecie ostrowieckim mamy więcej potwierdzonych przypadków zachorowań na COVID-19. Jak udało nam się ustalić, jest to 21 osób z dodatnim wynikiem testu. Przyczyna wzrostu zachorowań to udział w weselu na terenie powiatu starachowickiego. Organizatorami imprezy oraz jej uczestnikami były osoby z Ostrowca. Ostrowiecki sanepid wszczął już procedury, obejmując osoby, które miały kontakt z zakażonymi, kwarantanną i nadzorem epidemiologicznym. Dziś w hali przy ulicy Świętokrzyskiej prowadzono badania. Szczegółowe informacje podamy w jutrzejszych Telefaktach, bo jak widać sytuacja jest rozwojowa. Pojawienie się nowych przypadków zakażenia koronawirusem powinno dać nam do myślenia. Zachowujmy zasady higieny i bezpieczeństwa. Wczoraj dotarła do nas smutna informacja. W godzinach wieczornych 18 lipca zmarł Janusz Wojciech Kotasiak, założyciel i długoletni dyrektor Ostrowieckiego Muzeum, działacz społeczny, polityk i samorządowiec. Przez 2 kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miasta. Janusz Wojciech Kotasiak urodził się w 1938 roku w Jeleńcu, ale wychowywał się i chodził do szkół w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ukończył muzealnictwo na Uniwersytecie Warszawskim. W 1962 roku rozpoczął starania i działania zmierzające do utworzenia Muzeum Regionalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Udało się. W 1966 roku Ostrowieckie Muzeum w dawnym Pałacu Wielopolski w dzielnicy Częstocice zostało oficjalnie otwarte. W 1972 roku Janusz Wojciech Kotasiak został jego dyrektorem. W tym okresie podjął kolejne działania i starania o przejęcie przez Ostrowieckie Muzeum rezerwatu archeologicznego w Krzemionkach. Również udało się. Niestety, Wojtkowi Kotasiakowi nie udało się wygrać walki z ciężką chorobą.
W późnych godzinach wieczornych 18 lipca Janusz Wojciech Kotasiak zmarł. Smutna wiadomość, przykra wiadomość. Powinniśmy go zapamiętać jako osobę związaną z miastem, który całe życie poświęcił dla Ostrowca Świętokrzyskiego, stąd ten gest, żeby na końcu uhonorować go tytułem honorowego obywatela Ostrowca Świętokrzyskiego. Pracowity, zaangażowany, zawsze otwarty na dyskusję z pomysłami. I myślę, że to jest Wojciech Kotasiak i takim go powinniśmy zapamiętać. I w dzisiejszych czasach mógłbym powiedzieć rzecz jeszcze jedną, że kultura osobista i podejście, otwartość na argumenty, to było to, co cechowało Wojciecha Kotasiaka. Janusz Wojciech Kotasiak jest współautorem monografii historycznej Ostrowca Świętokrzyskiego z 1991 roku. Był wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Obchodów 400-lecia Ostrowca Świętokrzyskiego i redaktorem jubileuszowej monografii z 1997 roku. Napisał baśnie i legendy dawnego Ostrowca. Kochał sztukę i troszczył się o kulturę. No bo to był człowiek wielkiej klasy. Ogromnej wiedzy, wielkiej elokwencji i człowiekiem chyba jednym z najbardziej inteligentnych, których miałam zaszczyt poznać. Tak naprawdę wszystko, co się działo w Ostrowcu w dziedzinie kultury, na wszystkim swoje piętno odcisnął. Czy to było muzeum, czy krzemionki, z których teraz jesteśmy tak dumni, bo weszły do UNESCO, ale to Wojtek to wszystko zaczynał. To on wspólnie tworzył Grupę 10, on był jego pomysłodawcą. On był wiele, wiele lat takim guru. Guru w sprawie sztuki, w sprawie historii miasta, on o mieście, o jego mieszkańcach, o historii, architekturze wiedział absolutnie wszystko. Był alfą i omegą w tej dziedzinie, w każdej sprawie można się było do niego zwrócić. A przy tym był to człowiek z niesłychanym wprost poczuciem humoru, z taką ogromną swadą mówienia. Mówił pięknie, mówił szlachetnie i ja miałam ten zaszczyt, że mogłam z nim pracować. I miałam ten zaszczyt, że nazywał mnie swoim przyjacielem. Od 1998 roku Janusz Wojciech Kotasiak aktywnie działał na scenie politycznej i samorządowej. W latach 1998-2002 był radnym Rady Powiatu Ostrowieckiego. W latach 2002-2014 zasiadał w Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w której przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego. To jest takie podsumowanie pracy samorządowej, bo bycie przewodniczącym Rady Miasta, czyli odpowiadając za wszystkich radnych, odpowiadając za całą strukturę samorządową, za proces uchwalania miejscowego prawa, to jest bardzo istotna rzecz i myślę, że powinno się utrzeć też w naszej kulturze, powinniśmy się szanować wzajemnie, bo ten czas płynie bardzo szybko i ci ludzie za szybko odchodzą. Janusz Wojciech Kotasiak pozostawił wiele wspomnień, również tych zarejestrowanych telewizyjną kamerą, które tworzą historię Ostrowca, historię Janusza Wojciecha Kotasiaka, honorowego obywatela miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Dziękujemy. Wojciech Kotasiak całe swoje zawodowe życie związany był z Ostrowieckim Muzeum, którego był założycielem. Był także inicjatorem utworzenia Muzeum na Krzemionkach. Wczoraj podczas spotkań krzemionkowskich uczestnicy uczcili jego pamięć minutą ciszy. Tegoroczne spotkania krzemionkowskie były ograniczone do projekcji filmu. To są lata zarówno badań, zarówno wystaw, zarówno niezliczonych ilości właśnie tego typu wystąpień jak dzisiaj w telewizji, w radiu, w prasie. Tych materiałów i bibliografii dotyczącej Krzemionek jest naprawdę bardzo wiele. W związku z czym sądzę, że pojęcie Krzemionki się ugruntowało w świadomości społecznej na tyle, że jest to hasło takie, pod którym wszyscy wiedzą, co się kryje. Przynajmniej ci, którzy potrafią się posługiwać internetem i mogą sobie tam znaleźć odpowiednie strony. Ja przez wiele lat ubolewałem nad tym, że miejscowa ludność sąsiednich wsi w ogóle traktuje rezerwat jako tak zwaną, jakby to nazwać, servitut.
czyli miejsce, skąd mogą sobie wszystko brać, bo to państwowe, czyli niczyje. Więc mogą tam drewno brać, jakieś grzyby, inne rzeczy. Natomiast co do samego obiektu, wartości tego obiektu, mieli zerowe pojęcie, mimo że część z nich brała udział w wykopaliskach. I dopiero po tym, kiedy Krzemionki są wpisane na listę UNESCO, no przychodzi takie oświecenie, że to musi być coś bardzo ważnego, kiedy inni docenili, że to jest światowa ranga. I doszło do tego, że nawet miejscowy zespół tam z Magonii jakąś tam piosenkę ułożył o Krzemionkach i sobie do swojego repertuaru dołączył. Ja uważam, że jest to bardzo pozytywne, że już Krzemionki niejako weszły do folkloru miejscowego. Tak wyglądały spotkania krzemionkowskie w niedzielę, a w ramach cyklu Sobota w Muzeum uczestnicy warsztatów poznawali tajniki życia motyli w rezerwacie Krzemionki. Motyle są kolorowe, cieszą oko, a do tego mają bardzo ciekawy cykl życiowy. Małe gąsienice przeobrażają się w niezwykle różnorodne motyle, których w Polsce żyje ponad 3000 gatunków. Ten proces jest tak różnorodny i w ogóle życie każdego z motyli jest tak inne. Niektóre zimują jako jaja, niektóre jako gąsienice, inne jako dorosłe osobniki. I w ogóle całe ich życie, które czasami trwa od 2 do 3 dni i właściwie w ciągu 2-4 dni i właściwie w ciągu tych dni musi dojść do zapłodnienia, żeby oczywiście nastąpiła ciągłość gatunku. Więc przygotowując się do tych zajęć, dostałam takiego autentycznego motylowego zawrotu głowy, bo okazuje się, że temat jest bardzo, bardzo głęboki i bardzo szeroki do zgłębienia. I tak, żeby to zamknąć w pigułkę, to naprawdę musiałam się trochę postarać. W miniony weekend poznaliśmy te motyle, które żyją na terenie rezerwatu Krzemionki, a to w ramach cyklu edukacyjnego Sobota w Muzeum. Uczestnicy zapoznali się z gatunkami dzięki prezentacji przygotowanej przez Andrzeja Bartczaka. Następnie wszyscy udali się na spacer po rezerwacie w poszukiwaniu motyli, a występują w nim bardzo rzadkie gatunki. Ostatnio odkryty, zresztą przez naszego księgowego, pasjonata przyrody, jest to oblaczek granatek. Jest to rzadki motyl, w Polsce zagrożony, a tak naprawdę jest to motyl nocny, czyli ćma. Ma taką silnie, nie jest za dużym motylem, ma skrzydła ciemne, ciemnogranatowe w takie czerwone plamy. Ale jak się okazuje, jest to motyl nocny, który zresztą sobie fruwa z powodzeniem w trakcie dnia. Już dziś pracownicy muzeum zapraszają na kolejne zajęcia edukacyjne pod hasłem Ozdoby, piękno i moc. 25 lipca będą warsztaty dotyczące paciorków. Porozmawiamy o ich historii, o w ogóle potrzebie piękna, jaka od dawien dawna towarzyszy ludziom, o surowcach, z których były wykonywane i technikach, jakie temu wszystkiemu towarzyszyły. Oczywiście, jak zwykle, kultywujemy tą część praktyczną, a więc każdy będzie mógł własne paciorki z różnego rodzaju materiałów wykonać. Jeśli chodzi o tematykę, no to będzie to dość szeroki temat. Zajmiemy się i tymi najstarszymi ozdobami z okresu paleolitu, jak i tymi nowszymi już metalowymi, bliżej nam współczesnych czasów. Zapraszamy oczywiście jak zwykle wszystkie dzieci. Tutaj wiek nie będzie miał większej różnicy wraz z opiekunami. U nas na wiosce standardowo wszystko będzie się odbywało. Przypominamy, że liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. Rezerwacji można dokonać się dzwoniąc lub mailując do muzeum. Z Krzemionek przenosimy się do Ćmielowa, gdzie wczoraj wspólnie z mieszkańcami gminy wysłuchaliśmy koncertu relaksacyjnego w wykonaniu Szymona Pochecia i Marcina Walasa. Przede wszystkim pogoda nam sprzyja, to pragnę zauważyć, że słoneczko nam zaświeciło po całym dniu deszczowym i w związku z tym wybraliśmy się tutaj, jak widzę, w licznym gronie mieszkańców, ale też rodzinnie, bo dzisiaj jestem właśnie z moją córką Patrycją, gdzie wspólnie wsłuchujemy się w tą muzykę relaksacyjną, prawda, odprężenie, to co nas stresuje na co dzień, więc dzisiaj możemy sobie tu wszyscy wspólnie z mieszkańcami odpocząć. Cieszę się z tak dużej frekwencji, że mieszkańcy dopisali, bo to dla nich organizuje i Dom Kultury i ja jako burmistrz, w związku z tym zadowolenie jest, satysfakcja, że inwestycja po prostu, w którą niektórzy nie wierzyli, okazała się takim sukcesem i przyciąga właśnie rzesze ludzi, którzy chcą w dobrym klimacie odpocząć i przede wszystkim być w naszej gminie Ćmielów. Thank you.
Mielowie w ubiegłym tygodniu prowadzone były półkolonie, które zwieńczyło wspólne integracyjne ognisko. Wakacje na świeżym powietrzu, aktywnie i twórczo spędzone, to propozycja, z jaką do najmłodszych mieszkańców gminy Ćmielów wyszli pracownicy Domu Kultury imienia Witolda Gombrowicza. Od wtorku do piątku prowadzono różnorodne zajęcia. I powiedz, co robiliście podczas tych zajęć? Pierwszego dnia malowaliśmy kredą, drugiego malowaliśmy na rozciągniętej folii, a trzeciego dnia robiliśmy latawce. Czwarty dzień wakacji z Domem Kultury zorganizowany został na Stadionie Leśnym w Ćmielowie, gdzie dzieci mogły spędzać czas na wiele sposobów. Dzisiaj jako ostatni dzień naszych wakacji w plenerze mamy ognisko na Stadionie Leśnym w Ćmielowie, także dzieci tutaj, tak jak widać, pieką sobie kiełbaski. Za chwilę będziemy mieli grę w paintballa, bo tu też mamy wynajętego dzisiaj paintballa. Będziemy również rozgrywać mecz pracownicy Domu Kultury, a dzieci. Te zajęcia były strzałem w dziesiątkę, o czym świadczy ilość uczestników. W związku z panującą pandemią koronawirusa wszystkie atrakcje organizowane były na świeżym powietrzu przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Były pewne trudności ze zorganizowaniem, z tymi obostrzeniami, które są, ale jesteśmy dziś na świeżym powietrzu, w związku z tym na pięknym obiekcie, jakim jest Stadion Leśny w Ćmielowie, i ta ilość tych dzieciaków, które chcą ze sobą przebywać, tego nam brakowało, tej integracji, spotkań, przebywania. Myślę, że tu wspólne zadowolenie i rodziców, że mogły dzieci wyjść z domu i spotkać się. I przede wszystkim sukcesywnie te działania są też nakierowane na również dzieci z orzeczonym niepełnosprawnością, bo przypomnę, w tamtym roku organizowaliśmy spotkania integracyjne dla tejże właśnie grupy. W tym roku z racji obostrzeń nie możemy zorganizować, ale na pewno w przyszłym takie zajęcia również będą dla tej szczególnej grupy w naszej gminie. Zarówno dzieci, jak i ich rodzice nie ukrywali zadowolenia z oferty, jaką przygotowali instruktorzy Ćmielowskiego Domu Kultury. Jest bardzo fajnie, fajni koledzy, dużo atrakcji, można miło spędzać czas w gronie przyjaciół. Szkoda, że już się kończą? Szkoda. Bardzo miło, wychowawczynie są fajne, tutaj pani opiekunki, dużo dzieci, i to jest dla niej przede wszystkim, żeby nie siedziała przy komputerze, przy telefonie. Dobra opcja na wakacje. Pewnie, pewnie. Każdy ruch dla dziecka, każde na świeżym powietrzu spędzone sekundy, to jest super. Każda inicjatywa wychodząca z Domu Kultury imienia Witolda Gombrowicza w Ćmielowie ma na celu poszerzanie horyzontów młodego pokolenia, rozwój kulturalny każdej grupy wiekowej mieszkańców gminy. Jak zapowiada dyrekcja, wakacje z Domem Kultury będą cyklicznie organizowane. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim dziś gościła Teatr Blaszany Bębenek. Wszystko w ramach akcji Wakacje z Biblioteką. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam na imię Ada, moi mili. I słuchajcie, przed chwilą skończyłem lekcję i bardzo, bardzo się cieszę. No bo ja to nie lubię chodzić do szkoły. A wiecie dlaczego? Są lekcje. O, tak, bo są lekcje. A mało tego, wszyscy się tam ze mnie śmieją, ha? Trzy spotkania teatralne zaplanowali pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej na czas wakacji. Dwa w lipcu i jedno sierpniowe. Ze względu na trwającą epidemię, przy sprzyjającej pogodzie, teatr gości na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury. Tak, dzisiaj mamy pierwsze spotkanie z teatrem. Dzisiaj Teatr Blaszany Bębenek, Szczebini, teatr, który wielokrotnie gościł w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Cieszymy się, że uda się dzisiaj też w takich warunkach plenerowych to spotkanie zorganizować. Cieszą się organizatorzy i licznie zgromadzona publiczność. To jest teatr, który bywał w Ostrowcu już w latach minionych, z pewnymi tradycjami. Mam nadzieję, że podobnie jak te poprzednie spotkania będzie trzymał pewnego rodzaju poziom, dlatego że takich teatrzyków na scenie w Polsce jest dosyć dużo, różnych, natomiast ten rzeczywiście jest dobry i sprawdzony, dlatego że założyciele tego teatru to są ludzie, którzy są rzeczywiście, wywodzą się z tego środowiska, bardzo dbają o szczegóły, więc mam nadzieję, że to spotkanie dzisiaj też będzie udane. Adasiu, musisz wiedzieć, że dzisiaj organizuję wielki, wspaniały, elegancki, bajkowy bal. Szkoła pana Kleksa to tytuł przedstawienia, z którym do Ostrowca przyjechał Teatr Blaszany Bębenek. To na pewno jest bajka ponadczasowa. Jak nie mam, starsi widzowie, wszyscy będą ją znać. W naszym wykonaniu będzie troszkę wręcz komiczna, że tak powiem. Ale to dlatego, żeby właśnie wciągnąć dzieci do wspólnej zabawy. Już nie mogę się doczekać, kiedy jego relacje obejrzymy na corocznym bajkowym balu, który niedługo zorganizuje. Bal!
Bal, o tak, niech żyje bal, moi drodzy. Patrząc na reakcję publiczności, spektakl był ciekawą podróżą w świat wyobraźni, w świat baśni. Podczas przedstawienia staramy się również zabawić dzieci, jak rozśmieszać też publikę troszkę starszą, prawda, żebyśmy się wszyscy razem mogli troszkę pobawić. Wejściówki na poniedziałkowy spektakl rozeszły się bardzo szybko. Kolejny raz propozycja od biblioteki spotkała się z takim dużym zainteresowaniem. Zapraszamy w ogóle, proszę Państwa, do biblioteki, bo pamiętajmy, że podstawowy cel biblioteki to jest wypożyczanie książek i czytanie książek. Pracujemy normalnie 5 dni w tygodniu od godziny 9 do 18. Natomiast tak naprawdę w każdym tygodniu mamy 2 albo nawet 3 różnego rodzaju działania takie około biblioteczne. I jeśli dobrze pamiętam, w najbliższy czwartek jeszcze i piątek będą takie też spotkania właśnie z książką. Zaczynamy w tym tygodniu w czwartek spotkanie dla starszych czytelników, takie spotkanie na trawie. Jeszcze w te wakacje tego nie robiliśmy. Ale żeby tutaj nie być jakimś gołosłownym, zapraszam Państwa, proszę zaglądać na naszą stronę internetową i zaglądać na Facebooka Bibliotecznego. Tam zawsze na bieżąco jest cały harmonogram wszystkich działań, które podejmuje Miejska Biblioteka Publiczna. Zatem dla każdego coś miłego. Pamiętajmy, wakacje to ten czas, kiedy książki możemy czytać dla przyjemności i relaksu. Już nie mogę się doczekać, kiedy jego relacje obejrzymy na corocznym bajkowym balu. Plan wakacyjnych zajęć biblioteki można znaleźć na stronie internetowej instytucji i na naszym portalu lokalnatelewizja.pl. Okres wakacji to taki okres, w którym wzrasta zapotrzebowanie na krew. Z pomocą ruszają policjanci. Piątkowa akcja honorowych dawców krwi spowodowana jest przede wszystkim odpowiedzią na apele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Powodowana jest przede wszystkim brakiem krwi, tego drogocennego leku. Po części też jest inspiracją majowej akcji, na którą tak dzisiaj honorowi dawcy krwi przybyli. Rejestracja wszystkich dawców zaczyna się o godzinie 9 i potrwa do godziny 12. Oczywiście jest to budynek Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Filia, mieszcząca się na Osiedlu Słonecznym 39. Zapraszamy jak najbardziej wszystkich mieszkańców powiatu ostrowieckiego, wszystkich gości będących na terenie naszego powiatu, wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą się podzielić tym drogocennym lekiem. Na zakończenie serwisu jeszcze informacja sportowa. KSZO 1929 Ostrowiec zdobywcą okręgowego Pucharu Polski po zwycięstwie nad drugim zespołem Korony Kielce 4-3. W Telefaktach to wszystko. Ja zapraszam jutro o stałej porze. Za chwilę regionalna prognoza pogody. Kompleksowa rehabilitacja, profesjonalna obsługa, zabiegi dla każdego, dostępność 5 dni w tygodniu, konsultacje fizjoterapeutyczne. Fizjoactive Rehabilitacja, ulica Polna 27 w Ostrowcu, telefon 601 27 40 77. Na program zaprasza sponsor Autocentrum SA w Kielcach, autoryzowany dealer Volkswagen. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura 15 stopni Celsjusza, wiatr 7 km na godzinę, ciśnienie 1017 hektopaskali. Jutro temperatura 23 stopnie Celsjusza, wiatr 23 km na godzinę, ciśnienie 1020 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne będą korzystne, a niebo bezchmurne. Na program zaprosił sponsor Autocentrum SA w Kielcach, autoryzowany dealer Volkswagen. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.